Szanowni Państwo, dziś może bardziej oficjalnie, ale gryzie mnie jeden problem, który chciałabym z Wami omówić. Konkretnie chodzi mi o dewaluowanie, a wręcz projekcję osób, które nie były żonami, a niestety kochankami przez były żony. Czym się różni żona od kochanki? No tym, że jedne mają sakrament małżeństwa. A te drugie niestety nie. Niczym poza tym. Tak samo im pierzemy, tak samo gotujemy, dbamy, gdy są chorzy, serwujemy atrakcje wakacyjne, chodzimy z nimi do kina, teatru, dbamy o dzieci, wspieramy, rozwiązujemy problemy, walczymy o rodzinę. Już kiedyś tłumaczyłam, że wiele z nas, kochanek, Wcale nie chcę nimi być, te, które świadomie podejmują się takich działań, szukają sponsorów czy rozrywki, bo im się nudzi w małżeństwie, bo potrzebują urozmaicenia i nie przeszkadza im sypianie z mężem i kochankiem prowadząc takowe podwójne życie. Są tak samo toksyczne, jak nasi narcyźni. Ale jeśli też, jest też drugi rodzaj, to panie, które często są pogubione, mają bardzo zaniżoną wartość, są urabiane w każdy możliwy sposób, identycznie jak żony. Słyszą, że ich żony są potworami, że chcą odejść, że w takim małżeństwie nie da się żyć, że kochają tylko nas i jesteśmy... Tylko dla nich najważniejsze, że znaleźli właśnie prawdziwą miłość. W jednym natomiast mają rację. Nie powinnyśmy się pchać jako osoby trzecie. To fakt. Jeśli naprawdę chcą tak bardzo zakończyć relacje ci nasi narcyzi z żonami, to niech to najpierw zrobią. Pokażesz akty rozwodu, to wtedy pogadamy. Czy żałuję faktu, że dałam się wciągnąć w tego rodzaju trójkąt? Oczywiście, że tak. I nigdy nie podjęłabym się wejścia w kolejną tak toksyczną relację. Nie postawiłam granicy. Nie byłam asertywna. W tamtym momencie, w swoim zachowaniem skrzywdziłam drugą kobietę, żonę toksyka. Tylko do cholery ciężkiej. Czy już do końca życia, wyłącznie my mamy ponosić winę za to, że i tak zostałyśmy oszukane, zostawione, zdradzone i zniszczone, tak jak żony toksyków? A co z nimi? Dlaczego żony ślepo oskarżają wyłącznie kochanki? Nie pomyślą, że to może właśnie ich mąż uwiódł kobietę, że to właśnie on ją zmanipulował, że to on ją okłamuje i zgania winę na kochankę, że to ona go uwiodła, żeby się wybielić. Wiecie dlaczego? Bo to jest właśnie wprowadzenie żon w dysonans poznawczy. Drogie żony narcyzów, pamiętajcie, że w momencie nieprzepracowywania tych traum i wszystkich etapów toksycznych relacji jesteście poddawane takiemu samemu praniu mózgu, co my. Co tak naprawdę słyszałyście o nas? Że jesteśmy nienormalne, że nie znamy, yy, nie, nie znaczymy dla nich yy, nic, że tylko wy jesteście ich prawdziwymi miłościami? Że zawsze tylko Was będą kochali naprawdę? I tylko wy będziecie zajmowały szczególne miejsce w ich sercu? Że wrócą? Coś wam powiem. My słyszymy dokładnie to samo. Tak to boli, ja wiem, to cholernie boli, ale tylko do momentu nieprzepracowania traumy, jaką nas poczęstowali. Spróbujcie nam wybaczyć i dajcie szansę sobie i swojej psychice na powrót do siebie. Przecież my też, drogie panie, czujemy. My też równie mocno kochamy, co wy, drogie żony. Myślicie dobrze jej tak, bo weszła jako trzecia do związku. Tylko czym w takim razie zawiniłyście wy, skoro traktują was tak samo, przedmiotowo? Niczym, ja wiem, że niczym. Bo manipulant nigdy się nie zmieni, i każda z nas powinna się ratować i wyrwać ze szponów niszczyciela, który z naszego serca zrobił istne błoto. Nie znaczymy dla nich nic, bo wykorzystują nas wyłącznie do swoich potrzeb, bo mają z nas zyski, bo mają nas za nic. Jesteśmy dla nich zerem. Dla nich to świetna zabawa, dla nas dramat. Pora przerwać ten ciąg. Nie niszczcie dodatkowo kobiet, które i tak są solidnie wyczerpane i zniszczone. Wiecie dokładnie, co przeżywają, bo przeżywacie to samo. Każda z nas ma do wyleczenia swoje otwarte, poszarpane tempem narzędziem ranym. I pora je zabliźnić. Jeśli nie wybaczymy sobie wzajemnie, nie ruszymy dalej do przodu. Wybaczenie jest jednym z najtrudniejszych, ja wiem, ale nie niemożliwych elementów powrotu do normalności. Zresztą, słuchajcie, kochane, Kościół katolicki nie mówi: piętnujcie ladacznice czy te, które spały z waszymi mężami. Co Kościół mówi: wybaczcie, skoro macie te sakramenty, to wykorzystajcie je też w ten sposób, bo Bóg nie działa tylko w jedną stronę, jeżeli tak bardzo trzymacie się tych sakramentów. Wybaczmy i pójdźmy do przodu, po prostu dla własnego komfortu psychicznego, dla własnego zdrowia, podnośmy się, bo bez względu na to która była żoną, a która była kochanką. Te rany są identyczne po toksycznej relacji, po człowieku, który zrobił nam spustoszenie z organizmu, z psychiki, ze zdrowia. Tak samo musimy się podnieść. Dbajmy po prostu o siebie. Kolejnym tematem, jakim dziś chcę się z Wami podzielić, to ćwiczenia na podniesienie swojej wartości. Yy, na początek może proste, nie zajmujące zbyt wiele czasu. Weźcie, kochani, dwie, może nawet trzy, ale o trzeciej powiem za chwilę, niewielkie miski przed siebie i codziennie wrzucajcie do jednej z nich swoje małe sukcesy. Mogą to być, uczę się mówić nie. W niekomfortowej dla mnie sytuacji, albo udało mi się dzisiaj powiedzieć nie. Dziś nie nakrzyczałam na dzieci, kiedy się kłóciły, panowałam nad emocjami. Upiekłam smaczne ciasto, jestem w tym naprawdę dobra. W pracy przykładam się do swoich zadań, jestem godnym pracownikiem. Zabrałam dzieci do kina. Poświęcam im sporo czasu. Utulam je do snu. Jestem dobrą mamą. Dałam radę zrobić makijaż. Wyglądam dziś o niebo lepiej. Po czym y, złapcie kartkę do drugiej miski i wpiszcie swoje słabe strony. Na przykład: Nie zrobiłam dziś prania. Przejmuję się tym, co narcyz o mnie mówi innym ludziom? Znów myślałam o tym, że zostawił mnie dla innej. I obok, zaraz, pod spodem, bądź pod spodem napiszcie sobie: Nie mam na to wpływu, będę żyła własnym życiem. Mam prawdziwych przyjaciół, którzy mi pomogą uporać się z tym. Po czym? Następnego dnia, zaraz z rana, spróbujcie wyeliminować jedną słabą stronę. Na przykład, wstaw, wstań i wstaw pralkę z praniem. Zniszcz kartkę ze słabą stroną i napisz nową do sukcesu. Wstawiłam i powiesiłam pranie. Dałam radę. Bądź dziś nie myślałam o swoim narcyzie. Jestem z siebie dumna. I kolejną kartkę zmniejszyć ze strony słabej, zmieniając ją w sukces, wypisując nową kartkę i wrzucając do sukcesu. Tak? Do odpowiedniej miski. Zapewne będą nam się pojawiały jeszcze słabe strony, ale widząc je codziennie, możemy się starać jakby zmieniać je w swoje drobne sukcesy i pracować nad nimi. Możemy stworzyć również trzecią miskę z naszymi marzeniami. Tylko proszę Was, żeby to nie były marzenia, żeby Narcyz do mnie wrócił, bo to jest jakaś abstrakcja. Ja mówię tutaj, no niech to będą realne i osiągalne takie marzenia. Wpiszcie na przykład, zapiszę się na Aerobik czy Siłownię. Dwa razy w tygodniu wyjdę na solidny spacer. Napiszę książkę. Jeśli ktoś ma taki zamiar bądź marzenie, po prostu zacznij pisać. Pisz, pisz i jeszcze raz pisz. Zadbam bardziej o siebie. Jeśli któreś z marzeń spełnimy, wrzucamy je do sukcesów. To ćwiczenie daje nam nie tylko motywację, ale też chęci do działania i ulepszania siebie, a tym podnoszenia naszej wartości i sprawczości. Po tygodniu przeliczcie, ile macie słabych stron, a ile macie sukcesów. I jeżeli sukcesów jest więcej niż tych słabych stron, to będzie to dla Was motywacją, żeby w kolejnym tygodniu zrobić wyeliminować jeszcze więcej tych słabych stron i przemienić je w sukcesy. Życzę wam, kochani, determinacji, siły, no i powodzenia w działaniu. Pozdrawiam was, ciepło Magda porada.